ucieczki duszpasterskiej księdza brata Henryka, tak? Tak, bliżej nam do ucieczki, zdecydowanie. No brawo. A podczas Eucharystii też będziecie? Też. Oczywiście. Brawo, pięknie. Nie pozwolimy zasłać nikomu. No więc właśnie, żeby się czasem te mury nie rozbiły, jak te jery pojadą. Oni będą przed kaplicą, także na kaplicy. Pod względem bezpieczeństwa będziemy poza. No święty, oni tam. Radosne progi nasze weź, my zapalimy zamiast dla szczęśliwe ognie naszych serc. Bądź pozdrowiony gościu nasz, radosne progi nasze weź. Aby ubogim nieść dobrą nowinę.
i niósł dobrą nowinę, ogłaszając wszystkim, że przybliżyło się Królestwo Boże. Bóg przybliżył się do świata. Bóg przybliżył się do każdego człowieka ze swoją miłością miłosierną. Wszyscy jesteśmy dobrą nowinę ubogim. Głosił z ogromnym zapałem, z całkowitym oddaniem siebie, z wielką gorliwością. Jego bogactwem było ubóstwo. Ubóstwo, które uczynił regułą franciszkanów, święty Franciszek z Asyżu, którego Antoni znał. Jego bogactwem był Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, tak jak był świętego Pawła, o czym Paweł mówi, lubi się tym dzisiaj drugim czytaniem. Głosił wszystkim, głównie we Francji i we Włoszech, Jezusa Chrystusa, Jego Królestwo, dobrą nowinę. Głosił słowem, a był wspaniałym mówcą, był doskonale przygotowany, znał Pismo Święte, miał przenikliwy umysł, ale to nie wystarczyło. Sam Antoni mówi, że słowo bardzo ważne, ale nie wyda owocu, jeżeli nie będą mu towarzyszyły czytać na pomoc. Ale te sprawy beznadziejne, które dotyczą różnych sytuacji ludzkiego życia, w nich święty Antoni jest przyzywany. I to tak od samego początku, jak tylko został złożony w parwie, w grobie, ludzie... I tutaj to dzisiejsze święto, przynajmniej w Mirkowie, jakoś styka się z antoninkami. Siostry opieki społecznej. Siostry opieki społecznej. Zauważyliście, co określiłem? SOS. Siostry opieki społecznej. Tak jak SOS. W sprawach tych biedy różnej, jaka dotyka rozmaitych ludzi. Bóg ich je posłał. Posłał je do dzisiejszego świata, ażeby ubogim niosły dobrą nowinę. Nie tylko słowem, albo może najmniej słowem, żeby niosły ją swoją posługą. Tak weszły w świat niepostrzeżenie, bez rozgłosu, ale są. Już jest was, nosi kierujecie i dzięki temu jest każdy z was ta wrażliwość na ludzką biedę, najróżniejszą ludzką biedę. Świętość i apostolskie działanie rozumiałe. Ile byście nie rozumieli? Mianowicie skąd one się wzięły? Skąd one się wzięły? Pan posłał je, aby głosić nowinę miłości, nowinę, dobrą nowinę ubogim. Ta myśl wiodąca, którą bierzemy z proroka Izajasza i ona to rozważanie przenika. Tak, ale skąd ten Duch Święty te na antoninki wskrzesił, że tak powiem, ludzie Boże. Była taka osoba i
się wywodzi z tej ziemi. Nie wiem, czy żyją jeszcze ludzie, ale na pewno ci, którzy żyją, wspominają rodziny rzadkich. No i wśród tej poszła za porywem swojego powołania zakonnego i stała się serafitką. Inne zgromadzenie. I w tym zgromadzeniu serafitek była 20 lat. Ale wola Boża była inna. I ona czuła. Ona czuła, tak jak się czyta jej życiorys, że Pan chce, aby wyszła z zgromadzenia serafitek i założyła nowe zgromadzenie. Ale jakie? Właśnie jakie? Szukała tej woli Bożej. Zmagała się. To jest bardzo trudno rozpoznać, czego Pan chce ode mnie, w jakim miejscu chce mnie mieć. No wreszcie jej się to udało. Pan musiał się posłużyć no, taką chorobą, gdzie wszyscy już ją skreślili z listy tu żyjących na ziemi. Ale wtedy właśnie ona odkryła, że trzeba wyjść i trzeba iść tam, gdzie Pan ją powołał. No i tak powstały 82 lata temu Antoninki. Bardzo to powoli szło. Biskup najpierw jest zatwierdził, no a jak wspomniałem później, papież. I proszę drogich sióstr i braci i sióstr, jak to jest? Jak ja czytałem ten życiorys, to jest tam taki pewien szczegół u tej waszej założycielki, który stawia pytanie, kto założył to zgromadzenie. Mówię, Matka Innocenta i wszystkie, wy tak twierdzicie, to jest prawda. Ale sama Matka Innocenta w tym zmaganiu się jakimś z rozpoznaniem woli Bożej, jakby zostawiła jeszcze pewną rezerwę i w takiej modlitwie kontemplacyjnej powierzyła założenie zgromadzenia Maryi Niepokalanej. Maryję Niepokalaną uznała za założycielkę zgromadzenia sióstr opieki społecznej. A ona będzie służebnicą i będzie pomagać. Dziękuję za obecność i sprawowanie Eucharystii w naszej intencji. Tym szczególnym dla nas dniu zapewniamy o modlitwie i pamięci. Życzymy obfitości Bożych łask i opieki naszego świętego patrona. Szczęść Boże. Zgromadzenia sióstr Antoninek pod wezwaniem świętego Antoniego. Dziękujemy za przybycie na uroczystość odpustową ku czci świętego Antoniego. Chcemy prosić Ciebie, Księże Biskupie, o błogosławieństwo dla nas, a szczególnie naszych rodzin, byśmy zawsze byli Bogiem silni. Czcigodny Księże Biskupie, życzymy również dużo zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze lata Twojej posługi biskupiej i opieki Matki Bożej oraz świętych patronów, w tym świętego Antoniego. Szczęść Boże! Nie wiem, czy tutaj dzisiaj siostry Antoninki ze swoim kapelanem wszystkich zaproszą na wysiadę, czy też każdy pójdzie do siebie. Ale w każdym razie do wszystkich na jakiś posiłek się udamy. Bardzo dziękuję za te słowa, któreście i siostry, no i pan sołtys razem z radą w imieniu mieszkańców Mielkowa. No i wreszcie matki różańcowe tu skierowały. Cieszę się tymi słowami, tymi pięknymi bukietami i chcę wam powiedzieć, że im posuwam się bardziej w latach,
Więcej mi się wszystko podoba. Bo tak jakby nie było czasu, nawet zachwycić się nad tym pięknym światem. Tu w Wilkowie macie tyle piękna. No tylko ludzie są zagonieni, prawda? A żeby tam obrodziło to, a żeby... A ja już się o nic nie martwię. Tylko chodzę na spacery i biorę. Wiecie co? Właśnie piękno, którym się mało kto interesuje. A tego ci jest pełno, wszędzie. Wszędzie pełno piękna. Bóg taką hojną ręką rozrzucił to piękno. I ja teraz je zbieram, cieszę się nim, tylko nie wiem, ile mi jeszcze zostało. Ale matki różańcowe mi tu obiecały modlitwę. Jak one wezmą mnie w swoje ręce, to myślę, że jeszcze trochę Pan mówi da życia. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, księdzu kanonikowi, tutaj kapelanowi, siostrze Antoninek, gospodarzowi naszemu poniekąd, no i Wam, drodzy kapłani, z księdzem prałatem, Henrykiem, tak, no z księdzem Stanisławem, już dawno go nie widziałem, profesorem, a w poprzednich latach, jakbyśmy tu byli na wizytacji czy coś, to on zawsze się też pojawia. Więc niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. Antoni, mężu świętej modlitwy. Módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa. Módl się za nami. Święty Antoni, lilio czystości. Módl się za nami. Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa. Módl się za nami. Święty Antoni, za wiarę godną na męczeństwo. Módl się za nami. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego. Módl się za nami. Święty Antoni, apostole dusz ludzkich. Módl się za nami. Święty Antoni, wojowniku wiary. Módl się za nami. Święty Antoni, nauczycielu prawdy. Módl się za nami. Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii. Módl się za nami. Gorąco występu. Módl się za nami. Święty Antoni, aniele pokoju. Módl się za nami. Święty Antoni, objawicielu dobrych obyczajów. Módl się za nami. Święty Antoni, zwycięstwo serc. Módl się za nami. Święty Antoni, opiekuje uciśnięci. Zachęcar zacny, tej przegłosności.
Yeah.
opieką ten dom zakonnej rodziny i to oratorium, które błogosławimy. Niech wszyscy, którzy w nim będą przebywać i modlić się, trwają w braterskiej miłości oraz ochoczo służą bliźnim. Niech całym swoim życiem głoszą Ewangelię i niech przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej pobożności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Jakaś też w proporcjach wyważona ta kaplica, oratorium, że tu siostry będą się czuły no, jak w Betanii. Blisko klauzury, jak w nocy nie będzie mogła któraś spać, to może przyjść tutaj na modlitwę. No właśnie, więc Betanii, te Betanie trzeba stworzyć. Pan Jezus tu będzie, no a siostry będą tu w pobliżu i kto wie, może Duch Święty nawiedzi którąś w tym sensie, że nie da jej w pewnej chwili łaski dobrego snu, tylko zaprosi, żeby tu przebywać i czuwać. O, w każdym razie dobrze, że pojawia się to no, sanktuarium, bo będzie przecież Pan Jezus tak ascetycznie urządzone. Ale proszę patrzeć, skupiające na to, co jest istotne i najważniejsze. Jezus eucharystyczny, ukrzyżowany, zmartwychwstały i matka, pod krzyżem stała matka Jezusa, matka miłosierdzia, tu macie drogę. Krzyżową, tam święta Antoniusz. Droga, prawda, która no, gdzieś tą naszą drogę życia przejmuje i wskazuje kierunek. Kierunkiem jest Jezus w tych tajemnicach, prawda, i zawsze prowadzi ta droga tu do Eucharystii, a kiedyś po dokonaniu życia tu na ziemi do widzenia, do miłości, przeżywania Boga takim, jakim On jest. No więc wam gratuluję tego pomysłu, tego zamysłu, no i tego dzieła. Niech Pan Jezus Wam błogosławi. Odwiedzić, bo one już czeka. Ale ile ich tu jest? Nie, pięć tylko. Każda w łóżku osobno? Każda. A. Mama jeszcze się wadzi. Moja mama jeszcze jest. Pomaga. Pomaga? Pomaga mi.